Miętki jak ogór, twardy jak styropian. O kurwa. Jedziemy na maksa. Cześć ziomeczki. Kolejny Q&A. Zresztą pośpieszyłem się tak na prośbę jednego z was. Prosił mnie, znaczy nawet nie jednego. Prosiliście mnie, żebym następne Q&A ja robił. No widzicie, plener tutaj jest naprawdę zarąbisty. Wszystko widać. Haszcze wszystkie syfy. Zabieramy się do rzeczy, ale wcześniej chciałem pozdrowić. Tak, bo miałem taką wielką prośbę jednego z YouTubowiczów, czy też Facebookowiczów. Łukasz Story. Pozdrawiam cię, kuźwa. Mała rzecz, a cieszy, no nie, ale jest jak jest, nie? Dobra, od razu rypiemy, ciupamy. Kines.pl. Więcej lekcji gry na gitarze. Okej, okay, dobra. To już wyczerpaliśmy temat na maksa. Ale tak nawiasem mówiąc, no to faktycznie no, lista lekcji jest naprawdę na tym w Wordzie to jest taka, że nawet ciężko mi ją wam pokazać. No jest gdzieś 100 lekcji albo nawet więcej, które są właśnie przez was zaproponowane, plus część moich, więc naprawdę to po prostu powolutku wszystko staram się robić i to nie jest takie proste, jakby się wydawało, po prostu dup kręcić. The Bartek Master. Pokażesz cały swój sprzęt? Myślę, że chodzi o sprzęt muzyczny. W sensie tego. Znaczy, już to pokazywałem, można powiedzieć, wyjaśniając, na czym gram w Serpent Wings i Fantomie, ale sprzęt się co nieco zmienia, oczywiście jak u każdego, a dodatkowo mam też na oku kilka marek, które można powiedzieć wybrałem spośród tych, z którymi miałem do czynienia. Które można powiedzieć na stałe wprowadzę do swojego, można powiedzieć, gitar rigu czy mojego całego zestawu muzycznego. Także dobra, wracając teraz do tego sprzętu. No kurczę, no będziesz widział, co się będzie działo, więc naprawdę The Bartek Master, kurde. No tego, oglądaj filmy, czekajcie, idę po kawę z metalu. Kawa z metalu wyczesana. Kubek mojej Julki troszkę wyświniony. Będzie się wkurzała, że jej wziąłem. Ale kawa z metalu musi być. Kurna. Dobra. Ulk 111. Pójdź razem ze swoim zespołem na casting do Must Be The Music. Kurczę. Nad tym to... Czekajcie, aż muszę się napić. Po prostu już nie... Ja już... Nad tym się zastanawialiśmy, mieliśmy takie grube rozmowy, jeśli chodzi oczywiście, myślę o Serpent Wings, no ponieważ akurat Phantom w tamtym czasie troszeczkę tak miał zawieszoną działalność. No i troszeczkę mieliśmy takich, można powiedzieć, przepychanek, takich w cudzysłowie oczywiście, czy iść tam, czy nie iść. No ostatecznie chcieliśmy pójść, ale to było gdzieś w Katowicach, o 8 rano, więc trzeba było gdzieś w ogóle wieczorem, dzień wcześniej wyjechać. I w zasadzie nie pojechaliśmy tam, no jak będzie w Krakowie, to może się pojawimy. Jest to według mnie takie troszeczkę też kontrowersyjne. No, z jednej strony oczywiście można pójść do telewizora za szybkę i tam trochę sobie poszaleć, prawda? Ale z drugiej strony mi się wydaje, że nie ma to jak popularność, która rośnie w sposób, można powiedzieć, naturalny, a nie sztuczny. To można tak powiedzmy porównać, jak mamy załóżmy stronę w internecie, która jest zawieszona i po prostu i można powiedzieć ranking w Google rośnie naturalnie, bez żadnych jakichś AdWordsów, dodatkowych reklam. A mi się wydaje, że właśnie taki Must Be The Music to można powiedzieć, to jest taki AdWords, to jest taka reklama kontekstowa, którą po prostu się wprowadza na rynek i się promuje. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że chrzanie głupoty, byleby się promować i to jest najważniejsze. No ale według mnie i według niektórych osób z zespołu i niektórych w ogóle muzyków to tak nie do końca też to tak jest. Ale wiadomo, parcie na szybkę jest wilgaśne. Prom się na szybkę po prostu wleźliby do tej kamery niektórzy, więc naprawdę. To jak coś będzie, jak będziemy dyskutowali, jeśli będzie takie coś, ale wiecie, już wiecie jakie jest moje zdanie przynajmniej. Sobel Playing On. Kurde, Sobel Playing On. Co sądzisz o Panterze, Rammsteinie i Slipknocie? Pantera spoko,
Slipknot spoko, Rammstein w moim odczuciu oczywiście tak troszkę mniej spoko, nie lubię niemieckiego i po prostu ten język niemiecki mnie troszeczkę drażni. Poza tym też z tego co widziałem jakieś ich koncerty z Pindolem, gdzie piana wylatuje, to jest dla mnie też troszeczkę takie no zbyt takie za duże eksponowanie chyba takich różnych dziwnych rzeczy albo prowadzenie kogoś na łańcuchu. Wiem, że to jest po prostu ich taki można powiedzieć show i tak dalej i znowu fani Rammsteina mogą się na mnie obrazić, ale po prostu ja specjalnie nawet już nawet abstrahując zupełnie od tego co oni tam na scenie robią, w ogóle specjalnie ich, no, ich języka można powiedzieć nie za bardzo lubię, ale muzykę można powiedzieć mają całkiem fajną, znośną, no taką można powiedzieć taką mocną w sensie takim rytmicznym bardziej, prawda? Nie za skomplikowaną, ale dosyć taką stanowczą, że tak można się wyrazić. No Pantera, kurczę, Pantera oczywiście tutaj nie można nic, można... aż się zaciąłem po prostu. Pantera to w ogóle jest też można powiedzieć ikona, więc właściwie kurczę Dimebag świętej pamięci, kurde, jest mistrzem i po prostu to jest zespół naprawdę bardzo dobry. Rzadko słucham, ale naprawdę niektóre ich numery po prostu uwielbiam, to jest coś fajnego. Slipknot co prawda Before I Forget to chyba jest mój taki ulubiony kawałek, może dlatego, że najmniej porąbany? Nie wiem, ale w zasadzie też spoko. Mick Thompson, zarąbiście na swojej riverze. Napierdzielę. Dobra, co tutaj byłoby następne? Czekajcie, ja wiem, że się odwracam do was bokiem, ale kurczę, mam tutaj laptopa. O kurde, o! Snow 1992R. Czego się nauczyłeś w szkole muzycznej? Nie wiem, co tam się nauczyłem. Ja chodziłem akurat do szkoły jazzu i muzyki rozrywkowej, nie do takiej publicznej, państwowej. W tej szkole jazzu się tam ponauczałem różności różnych, głównie teorii, bo praktykę to oczywiście trzeba samemu wyćwiczać, bo na to nie ma rady i nikt nikogo nas nie zmusi do praktykowania, więc praktykujemy sobie w domku, ćwiczymy ile wlezie. A także no, to trzeba przyznać, że takie szkoły właśnie są całkiem dobre. Ogólnie można powiedzieć na nauczanie z kimś, kto się zna i kto ma teorię opanowaną jest dobre. Zarówno mówię tu o szkole, jak i o nauczycielu takim w cztery oczy, czy przez Skype'a, czy jakikolwiek inny. Dobra, Zbierański 17. Nie pierdziel tak głupot. Normalne pytania zadawajcie dotyczące gry na gitarze i muzyki, wykrzyknik. A tak poza tym, następny super film, na którym ledwo na ciebie spojrzałem i się prawie popłakałem ze śmiechu. Ty powinieneś w jakimś kabarecie robić, chłopie, marnujesz się. Tu ci powiem szczerze, wiem, że to jest troszeczkę tak, można powiedzieć, bardzo mi przyjemnie, że coś takiego mówisz, że cię rozśmieszam. W zasadzie te filmy Q&A i niektóre, które robię, to mają w zasadzie na celu rozśmieszać. Głównie rozśmieszać, a lekcje z kolei mają rozśmieszać i też wprowadzać coś nowego i uczyć. To jest można powiedzieć taki mój własny taki image. Ale co do tego rozśmieszania, to ja powiem ci szczerze, że jak sam się oglądam na niektórych filmach, które nagrywam, tak jak na przykład w tym momencie, i jak siebie oglądam, to po prostu sam płaczę ze śmiechu. I to nie mówię w sensie jakimś takim egoistycznym, tylko po prostu nie wiem sam, jaki ja jestem śmieszny koleś i po prostu jak ja błaznuje przed kamerą. Naprawdę, to jest coś takiego, że jak ja teraz mówię, to mi się wydaje, że to jest normalne, ale jak ja później siebie oglądam, robię takie ruchy, robię coś takiego, to po prostu mnie rozwala na miejscu, ale to jest po prostu taki mój odruch, no nie dam rady inaczej robić, więc naprawdę coś jest w tym, co mówisz. Może spróbuję założyć jakiś kabaret, ale to nie wiem, czy po prostu się przebije przez te wszystkie kabarety polskie. Jedynie chyba tak w YouTube'owy. Ty! O kurde. Zbierański 17. Dzięki tobie wpadłem właśnie na nowy pomysł założenia nowego kanału. Tak więc, kurczę, jesteś przekoleś. Mam nadzieję, że się kiedyś spotkamy na żywca. Cube Mistrz. Zrobisz prezentację kostek Bob Marley, które są dostępne w twoim sklepie. Prezentację kostek Bob Marley. Chodzi ci, żebym po prostu je wszystkie roztegował, po prostu je pokazał. Na pewno kiedyś coś takiego zrobię,
w najbliższym czasie postaram się to zrobić. Oczywiście no nie trzymaj mnie tak za słowo strasznie, bo tych filmów do zrobienia jest naprawdę bardzo dużo i te kostki też myślę, że kiedyś tam przy okazji pokażę. Także no nie bądź zły, naprawdę. Cube Mistrz, znowu ty. Jak to się stało, że teraz grasz w zespole? Teraz gram w zespole, a przy tym... Znaczy nie bardzo wiem, o co tutaj chodzi, że teraz gram. Kurczę, szkoda, że to nie mogę się ciebie spytać, o co ci chodziło tam. Że teraz gram w zespole. No po prostu jak to się stało? No normalnie się stało, że po prostu poszukałem sobie... teraz gram w zespole. No tak, teraz gram, a przedtem nie grałem. Nie, przedtem też grałem. No normalnie, no w zasadzie tak. W Fantomie to się dołączyłem do składu, a Serpent Wings to ja założyłem. Ja osobiście wpadłem na pomysł i zacząłem zbierać ludzi, więc właściwie no tak to się stało, że tak robię. Poza tym teraz gram jeszcze w trzecim zespole, w którym gram na basie, napierniczam rocka, więc naprawdę fajna sprawa. Ale tak to się stało, no. Czekajcie, popiję se. Z metalu. Czekajcie, leci mi laptop. Olek CJ111. Witam serdecznie. Jaki możesz polecić dobry fuz? Aha, rasowy, dobrze pierdzący. Coś w stylu fuz gun albo fuz face. Bo moja symulacja w HD 500 brzmi zbyt plastikowo i zastanawiam się nad kupnem. Pozdrawiam. Czy jak mi się zdaje, to jest... Znaczy nie, jak mi się zdaje, tylko na pewno to jest ta podłoga Line 6, prawda? Multi effect. No, w zasadzie kupując multi effect cyfrowy, nie możesz się spodziewać niczego innego jak brzmienie cyfrowe, więc to nie wiem, czy akurat przypadkiem nie poruszaliśmy już tego tematu jakoś wcześniej, ale w każdym razie Fuzz Face na przykład firmy MXR Dunlop jest naprawdę bardzo dobry, Jimiego Hendrixa, albo na przykład Blue Box MXR-a też jest naprawdę zarąbisty, taki Fuzz plus Octaver, to jest genialne urządzenie. Ale tak naprawdę to wypadałoby dogadać się po prostu, co by ci to pasowało. No rasowy fuz to po prostu ten okrągły taki fuz face, prawda, z dwoma tymi i taka buźka firmy MXR Dunlop, więc to naprawdę to byłoby, można powiedzieć, klasyka, od tego możesz sobie zacząć. Dobra, Paweł Szpak. O, Paweł Szpak, znowu widzę, że ty jesteś tutaj. Tu jakiś link. Aha, gitara z kija od szczotki, no tak, to też widziałem, fajna rzecz. Musior 6, nylonowe, a nie winylowe. No chyba to chodziło o struny nylonowe. Tak, winylowe to raczej jest taka płyta winylowa, nie? Taka, że można sobie skreczować, takie rzeczy robić. Tak mi się wydaje. Dobra, to będziemy chyba na razie, kurczę. Albo dobra, jeszcze jedno pytanie. Skoro tak już mówicie, to jeszcze jedno pytanie. Hubert Dudek. Jest taki na sali? Dobra. Czy Serpent Wings mogłoby zagrać w Biłgoraju w województwie lubelskim? Byłoby miło przyjęte. Bo macie za je fajną muzykę. Pozdrawiam. Inaczej tam napisał, ale... no kurczę, Biłgoraj, województwo lubelskie. Musiałem w ogóle zobaczyć, gdzie to jest. No według... Znaczy nie według mnie, tylko niestety sprawa jest taka, że najtrudniejszym przedsięwzięciem ze wszystkich, można powiedzieć, związanych z graniem koncertów, to jest dojechanie na miejsce koncertu. No, z racji tego, że nie zarabiamy na tyle na koncertach, żeby móc z tego wyżyć, a co do tego, co za tym idzie, nie zarabiamy też na tyle, żeby wyjść na plus. Więc zwykle to jest tak, że im więcej kilometrów od Krakowa, tym więcej nas to kosztuje, więc no województwo lubelskie, no to jest chyba kawałek drogi. To jest akurat trudna sprawa, postaramy się, no myślę, że jak będziemy gdzieś jakąś trasę robić, to pewnie byśmy zajechali. W każdym razie zapiszę sobie Biłgoraj do listy oczekujących miejscowości, ale twoim zadaniem byłoby zebranie też ludzi, jak już będziemy grali, to żeby po prostu, żebyś tam pozbierał ludziów, żeby przyszli na ten nasz koncert, no nie? Właśnie tak mi się wydaje, że to wypadałoby coś takiego zrobić. Dobra, papatki, Łukasz Story, pozdrawiam jeszcze raz. Na razie.